A na koniec faktów, weselny orszak do kontroli. Powód? Motocyklista, który jechał przed orszakiem, ale co ważne, nie w nim, uciekł policji. No to policja zatrzymała państwa młodych gości i przetrzepała im wyjątkowo skrupulatnie samochody. Nie wyszło ani sympatycznie, ani mądrze. Paweł Abramowicz. Po takich wybrykach motocyklista, nie zatrzymując się do kontroli, zmyka. Policjantowi o to chodzi, by złowić króliczka, ale nie goniąc go. Zatrzymuje więc orszak, jak strażnik Teksasu podchodzi i dochodzi prawdy. Znamy tego pana, czy nie? Ja osobiście go nie znam. No nie chcę państwu zepsuć uroczystości. Pytam jeszcze raz, ostatni, czy znamy tego pana? Ja go nie znam. Zepsuć nie chciał, to miłe, ale służba nie drużba. Policjant przypuszczał, że uczestnicy tego orszaku weselnego znają motocyklistę, no i prościej byłoby ich rozpytać o tożsamość tego uciekiniera, niż gonić go. Rozpytanie na nic. Jak nie znają, to poznają, co znaczy nie udzielać odpowiedzi, gdy władza pyta grzecznie. Proszę do budowy rejestracyjny, ubezpieczenie OC prawo jazdy. Dlaczego pan nie korzysta z pasu ubezpieczenia w trakcie jazdy? Wykąd gaśnicę proszę okazać. Gaśnica się przyda na żarliwość stróża prawa. Przeprowadził kontrolę po złości, żeby tylko dopiec tym młodym. Na rozpalone emocje gości. Miało być wesele, a zrobiło się niewesoło. Miał być stół z daniami, a weszły posiłki z pałami. Statystyki wzrosną. Wzrosło i skoczyło ciśnienie. Na nic tłumaczenie. Gdyby ten motocyklista się zatrzymał, nie byłby problemu absolutnie. Problem w tym, że to niemożliwe, by policjant był nadgorliwy i złośliwy, by chciał dopiec młodej parze na nowej drodze życia.